Złodziej wybrał swój łup tak, by nikt z pracowników skupu złomu nie podejrzewał, że bus jest kradziony. Mężczyzna włamał się do pojazdu, ale gdy jechał już na złomowisko, od samochodu odpadło koło. Zniesmaczony go porzucił, no i musiał się widocznie zdenerwować z tego względu, że nawet nie zauważył, że w tym busie pozostawił swój dowód osobisty. To znacznie ułatwiło pracę policji. Natychmiast zidentyfikowali złodzieja i go zatrzymali. Lubinianin nie miał innego wyjścia, jak przyznać się do winy. Za nieudolną kradzież może trafić za kratki nawet na 10 lat. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.